witam serdecznie. Tu jest oto ten budynek. Ta stacja kolejowa, czy jak to się zwie. Tylko to tak wygląda, jakby ktoś tam mieszkał. Ale się okorzę. Patrzcie to. Teraz wam pokażę od przodu. Tamto. Nic, sprawdzimy, czy da się wejść i zwiedzamy. A tu wam pokażę od przodu, jak to wygląda. Patrzcie, tu jeszcze idą jakieś tory. Wąskotorówki. Tam. Tu jest całe to z mechanizmem. Ciekawe, czy to działo. Nie, nie ma linki. Nie. Tak to wygląda. A tu parę ujęć zaraz zrobimy z kamery i wam pokażę. Nic, to wchodzimy. Nieborowice. Jak to młody powiedział, to jest ponoć jakiś zmieniacz wagonów, stacja zmieniania wagonów, czy coś takiego. Nie wiem, skąd on to wie, ale wie. Tu się niestety wyjść nie da. Tu też nie. Więc trzeba sprawdzić, bo może być tak, że się w ogóle nie da wyjść, ale no, się okaże. Najważniejsze, żeby nikogo tam nie było, ani żadnego no. Zwierzaka. Grilla ktoś miał, wędzarnia. Nowy zamek, na śrubach przykręcone. Taśma tu jest, żeby nie przechodzić. Ale patrzcie ten trik. O, już my są za taśmą. Chyba będzie problem z wejściem. Środek pusty, nic nie widać. To się wali. Jeden plus, że śnieg stopniał. Jeszcze spróbujemy z tej strony. Tam gdzie byliśmy. Ale ciekawe, co to tu jest. Z ciekawości. Jakiś kanał, dość wielki,
ze śrubką. Aha, tu jest rozjazd, widać. A tu coś jest ze śrubką. Ciekawe, co tam jest. O, jakieś zawory. Reszta wielko studnia. No i głęboko, bardzo. Zabezpieczyć trzeba, żeby nikt nie wleciał. Dobra. A my lecimy dalej. Chyba z wyjściem będzie problem. A, jabłka ludzików. Tu nic nie ma. Opowieści jakieś. No nic, ale tak to wygląda z zewnątrz. Tu teoretycznie jest może opcja wyjścia, ale tyle śrubek, to mi się odkręcać nie chce, bo to się na pewno trzymie na tym, w tych śrubkach tylko. No jedynie pokorzymy rąbka. Tak pokażemy. Nie, to jest echo zabite. Zobaczymy jeszcze tam. Wsadzimy rękę do środka i tak zobaczymy. O, tu jakaś maszynownia do przekładni, chyba do torów czy coś. Fajne, no. Tam środek. Tu coś. A tu nie widać. Co to tam widać? Pomieszczenia jakieś są? Nie wiem, zobaczymy jeszcze, czy się da wejść, czy się nie da. Będziemy kombinować zaraz wejściem, ale najpierw zobaczymy ten budynek jeszcze. Chyba nie ma co wchodzić. Zawalone cegły fajnie wypłowiały z erozji. Sprawdzimy, co tu w środku. Co to jest? Stare drzewo. Nie ma, no. A tu się będzie myśleć, jak tam wyjść. No więc co? Udało się wyjść drzwiami. Tu na początku konik. Piec kaflowy. Podłogi. O, był tu. Trzeba uważać na te podłogi. Maszynownie, czy co to jest? Zobaczymy, jak to tam się da, czy da się wyjść. Tu co? Da się wejść. Są jakieś bezpieczniki.
krótsze zamki. Co to jest? Jakieś przykładnie. Która data? 1950. Tu mechanizm. Ciekawe, co się stanie, jak się to pokręci. Nie działa. Patrzcie tu. Zostaw to. Tu mamy te przekładnie z linkami. To ktoś, kto się na kolei znał, to by wiedział, co to jest. Ale chyba mi się wydaje od zwrotnic do czegoś. Tak to wygląda. Tu co jest? Tu ma być szafeczka. Niestety zamknięte, ale może będziecie widzieć wy, co tam jest. Ja nie widzę niestety. Lecimy dalej. Kurczę, to światło mnie wykończy. Muszę kabel naprawić. Patrzcie, safe. Mamy sejfa, a co jest w środku? Jest tam co? Panie, jest tam co? Nie ma nic. Pieniądze. Ale sejf jest. Więc no, tu jest góra. Chwila. Tylko, że problem jest taki, że do dalszej części niestety nie da się wejść. Bo jest od czoła ulicy. Więc chyba będziemy na tym kończyć. Więc jak się podobało, to może wpaść się pobujać. A tak to się przedstawia. Do drugiej części niestety nie wejdziemy i na ten strych, bo no, no co, mogę, nie da się tyle. To co za papiery tu piszą, teraz to widzę. Nie wiem. No, ale tak to się przedstawia. Tu coś mamy. Budynek stary, bo widać. Fajna podłoga, może coś ukryte, ale temat zostawiamy. To nic, lecimy. O, a teraz w bonusie udajemy się do niemieckiego schronu Sonderwerk. Zobaczymy, jak to będzie w środku. O i tyle. On stoi na środku pola, więc trzeba dojść niestety. No idziemy. Schron już tam widać. W oddali. A w środku pola kafelki. Płytki. Nie wiem kto. Po co. Nie wiem, może ktoś chce sobie wykafelkować pole. Ukaże. Tam jest ten schron. Więc idziemy. Przynajmniej wiadomo, po co te kafelki były. Patrzcie, pole. Nic nie ma. Tu mamy ten schron. Niemiecki, nie polski. Ciekawe, czy da się wyjść. Niestety wszystko zamknięte, więc wejść się nie da. No. Nic dodać, nic wyjąć. Nie pozwiedzamy. No, patrzcie, fotopłapka mnie nagrywa.
A zobaczymy tu, jak to wygląda. No i niestety też zamknięte. Więc zapewne do zwiedzania jest, ale nie dziś. Więc tak to wygląda. Zobaczymy jeszcze u góry i lecimy. No, a u góry wygląda to tak. Tu jakieś dekielki pozakrywane chyba. No. I to na tyle. Widocznie schron musi być odrestaurowany w środku. Dlatego tak to się prezentuje. Tu jest jakieś tylne wyjście. Tam coś jeszcze jest, jakaś obsypana kupa. Nie, tam też coś mamy. To idziemy jeszcze tam zobaczyć. Więc zmierzamy zobaczyć, co to tu się kryje. No, tu widzę, chłopcy nadupczyli tych fotopłapek. Tam też na drzewie zabezpieczone mają. Tam se wisi. Tu następno. Czyli też wyjścia nie ma. Niestety. Prochownia 1910. No jak to z tyłu? A z tyłu nic. No, to było na tyle. W bonusie jeszcze był schron. Więc miłego oglądania, chociaż to już koniec. Więc z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia. I tyle. I mile spędzonych świąt. A my widzimy się w następnym odcinku. Więc na razie.